Ja pierniczę, przecież auta elektryczne nie mogą wjeżdżać na parking podziemny. Przynajmniej tak twierdzą specjaliści, eksperci działu komentarzy. Centrum Szczecina pod biurowcem, a Greenway ma tutaj ładowarek. Pełno. Tutaj miejsca do ładowania i jeszcze tutaj kolejne. No nie jeden kiełbasiak by się tutaj za głowę łapał. CLA plug-in też się tutaj ładuje, ale dziś nie o CLA, a o Mercedesie EQS 450+. Zobaczcie w ogóle, jaki to jest koloc. Wybaczcie za ten filar, ale tutaj najwygodniej mi było stanąć. Można powiedzieć, jest to elektryczna klasa S. 5,2 metra długości ponad, 2,5 tony masy własnej, chyba największa bateria aktualnie, jaka jest dostępna na rynku. Samochód ten został mi udostępniony przez autoryzowanego dealera Mercedes-Benz Mojsiuk. W tym odcinku zobaczymy, jakie ma on zużycie energii. Oj, aktualnie można wyrwać EQS-a w bardzo dobrej cenie. Ogólnie, jeśli chodzi o ten samochód, ten egzemplarz, no to EQS 450+, także pojazd elektryczny chyba z największym zasięgiem według WLTP. Mamy tutaj Digital Light, mamy pakiet AMG. Środek wygląda w ten sposób. Jest naprawdę nowoczesne, przytulne. Słuchajcie, konfiguracja tego samochodu to mniej więcej 600 tysięcy złotych, ale jako, że jest to demo, ma przebieg niecałe 10 tysięcy kilometrów, no to można ten wóz wyrwać, no za cenę, gdzie nie ma szóstki z przodu, a trójka nawet, i to brutto, ale rabaty w Mercedes-Benz Mojsiuk na Mercedesy elektryczne nawet do 40% nie tyczą się tylko EQS-a, ale też EQE SUV można wyrywać za 300 coś tysięcy złotych. Po prostu link do Mercedes-Benz Mojsiuk dam Wam w opisie filmu, naprawdę można się zainteresować. Więc tak, dane na szybko i będziemy startować. Mamy tutaj jeden silnik elektryczny z tyłu, także mamy tutaj napęd na tył. Jest to wersja stworzona właśnie pod największy zasięg. 333 konie mechaniczne, 568 Nm. Auto do pierwszej setki rozpędza się w 6,2 sekundy. Prędkość maksymalna 210. Znaczy, ja wiem, czy to jest aż takie istotne w przypadku tej maszyny. Tym bardziej, że nie jest to jakiś sportowiec i w zasadzie ten wóz w ogóle nie kusi do szybkiej jazdy. Bateria 120 kWh brutto, 107,8 kWh netto, także pojemność użytkowa olbrzymia. Z AC możemy ładować ten wóz z prędkością 11 kWh, ale w opcji też 22 kWh. Jednak jeśli chodzi o prędkość ładowania na szybkich ładowarkach DC, no to maksymalnie 207 kW, ale myślę, że istotniejsza w tym przypadku będzie średnia prędkość ładowania od 10 do 80%. Od 10 do 80% tego Mercedesa na szybkiej ładowarce załadujemy w 28 minut, ale tutaj wszyscy skręcają oponki, słychać, palonko gum. 10-80% 28 minut i średnia prędkość ładowania to 173 kW, także bardzo duża. No w tym filmie nie będę robił Wam prezentacji, ale też tutaj zaznaczę, że nie jest to full opcja, także nie mamy tutaj na przykład klejonych szyb, chociaż samochód jest naprawdę świetnie wyciszony. Wolę Was o tym poinformować, ponieważ później jeszcze wykonamy sobie test wyciszenia. Bagażnik 610 litrów, znacznie większy niż EQE. EQE ma 430, ale przede wszystkim EQE jest sedanem i otwór załadunkowy jest po prostu dużo mniejszy, a to jest liftback. No i dobra, i myślę, że możemy przejść do testu zużycia energii elektrycznej, najpierw poza miastem. I kolejno zajmę pozycję na moim parkingu operacyjnym i pociśniemy, oczywiście spokojnie, przewidywalnie i ekonomicznie, na most brdowski. Najpierw wykonamy sobie pomiar według ekspertów i specjalistów działu komentarzy. Momencik, ja tutaj tylko wyzeruję zużycie energii elektrycznej, by już się nabijało. A o co chodzi? Co tacy specjaliści i eksperci działu komentarzy piszą? Że elektrykiem powinno się jeździć za ciężarówką. Więc ciśniemy. 90 kilka kilometrów na godzinę, według GPS-u będzie to mniej więcej pewnie 90. Temperatura 16 stopni na plusie, klimatyzacja jest wyłączona, aczkolwiek ustawiono na 19 stopni, tryb eko. I okej, zaraz zjeżdżamy na guleniu, w średnie zużycie energii w takim trybie, jak ciśniemy za tirem, 14,9 kWh na 100 km. To teraz 90 km na godzinę, ale bez śledzenia. Ponownie kasujemy i lecimy. I koniec pomiaru, w sumie jestem zaskoczony, bo różnica wyszła niewielka, 16,5 kWh na 100 km. Zawracamy i kolejno prędkość 120 km na godzinę. Tempomat, kasujemy zużycie.
No już się trochę ciemno zrobiło, ale jeśli chodzi o pomiar przy 120, to 22 kWh na 100 km. Ogólnie najczęściej pomiar zużycia paliwa czy też energii elektrycznej robię sobie przy 90 oraz 120 km na godzinę, ale jako że Mercedes EQS 450+, to długodystansowiec jak na elektryka, to sprawdźmy sobie jeszcze zużycie przy 140. Kasujemy i lecimy. To paka 40 bez śledzenia i innych trików. 26,3. To sprawdźmy sobie jeszcze tutaj wyciszenie. To cykl miejski. Pozycja startowa na moim parkingu operacyjnym zajęta. Ciśniemy na most brdowski. I tak, jest godzina gdzieś tak mniej więcej 18, ale jest dość spory ruch. Pogoda średnia, dziś mamy 16, 18 stopni, coś takiego. Teraz akurat jest 16. Chciałem wam tutaj pokazać, jakie miałem zużycie paliwa jeżdżąc od rana tym samochodem. Średnia prędkość 22 km na godzinę, 48 km zrobiłem. I co, średnie zużycia takie, raz na klimatyzacji, raz bez klimatyzacji, raz spokojnie, raz nie. 19 kWh na 100 km, także myślę, że jak na takiego klunkra luksusowego jest to świetny wynik. Temperaturę sobie w środku ustawimy na 18,5 stopnia. 19 dajmy na to. Klimatyzacja będzie wyłączona. Tryb eko. Będziemy jechać spokojnie, przewidywalnie oraz ekonomicznie. Dajemy D. Kasujemy zużycie, ale nie od resetu. Od rozruchu, o teraz 15 km, na przykład 18,2 przy 20 km na godzinę. Kasujemy i jedziemy. Deszcz tutaj nam ogólnie nie będzie tak pomagał, ale jest jak jest. Kiedyś z Mercedesem EQS, tym niższym, bo jest jeszcze EQS-ów, z normalnym, na to w cudzysłowie Mercedesem EQS, miałem do czynienia, testowałem taki wóz 580 Formatic. Nie, tutaj 450+, także wersja zrobiona pod największy zasięg, tylny napęd, przyspieszenie jest tutaj wystarczające, ale ten wóz w ogóle nie kusi, by nim sobie deptać, chociaż mimo wszystko jest bezpośredni i tak dalej, ale Matko Święta, jak tutaj jedzie się wygodnie, miękko, na tym zawieszeniu pneumatycznym. Zawieszenie pneumatyczne plus wyższa masa pojazdu, no bo praktycznie 2,5 tony na pusto. Także te dwie rzeczy naprawdę tutaj potęgują doznania, czy jakby odbiór tego samochodu, jeśli chodzi o luksus i takie komfortowe przemieszczanie się. No i wyciszenie. To jest po prostu też tutaj petarda, mimo iż ten egzemplarz nie ma klejonych szyb. Nie jest tak na full skonfigurowany, ale myślę, że wystarczająco. Jak na razie zużytko 14,2. No jest mokra nawierzchnia, no. Mercedes EQS nie dość, że jest ciężki, no to wiadomo, jeśli chodzi o prowadzenie, no to nie jest to auto zestrojone, żeby śmigać nim po torze. Jest zestrojone pod komfortowe po prostu dryfowanie, po prostu jest taki jacht drogowy. Kiedyś właśnie powiedziałem, że to jest jacht drogowy, ale do czego zmierzam? Jest to ciężki oraz dość długi, duży samochód, ponad 5,2 metra długości. Więc z pewnością nam się tutaj przydają dwie osie skrętne i uwierzcie lub nie, ale jeśli mowa o zwrotności tego auta, kurczę, moja Tesla Model 3, no trzeba się bardziej namęczyć, żeby zawrócić na jakiejś uliczce niż takim klocowatym wielkim EQS-em. Jest to niesamowite. Ogólnie jest to takie wrażenie, jakbyśmy siedli w wygodnym pokoju, który byłby po prostu mobilny. Dobra, tutaj szeptem gadanko, czy szybciej, czy wolniej jedziemy i tak dalej. Normalnie ja bym tutaj leciał w trasie. Ja wiem, że przedstawicielu tu
radykaliści właściwie lubi prawdziwej motoryzacji, no to by tutaj bali się jechać w trasę tym autem, ale kurczę, nawet jakby wsiedli, to by za często nie musieli ładować. Ale ci piesi, to jest dziwne, jak wchodzą na czerwonym, czy tam przechodzą sobie na przykład w takim w ogóle miejscu z bomby i potem się dziwią, że ktoś ma do nich pretensje albo trąbnie, bo się po prostu ładują pod koła. To jest mega dziwne i dość bezczelne. Wjeżdżamy do centrum miasta, 16 kWh na 100 km, średnia prędkość jak na razie 25 km na godzinę. Musiałem sobie tutaj ustawić temperaturkę o 1 stopień niżej, bo już jestem w krótkich spodenkach, no to po prostu jest tutaj w środku ciepło w tym samochodzie. Także okej, korzystnie. 17,5 stopnia na zewnątrz, no widzicie, tak jak mówiłem, 16, między 16 a 18 stopni dzisiaj, a wpiszemy sobie takie 17 stopni na przykład w tabelkę, która jest zaploadowana w opisie filmu. No, taki ranking mój z testów eco-drivingowych, specjalny, osobny dla aut elektrycznych. No, temperatura i warunki też są tutaj istotne. No wiecie, jak się poczyta komentarze czasami, to niektórzy mówią, że tam jest zamiast 15 to 5 stopni, to zasięg z 300 spadnie na 16 km. Co oczywiście jest bujdą, ale to takie, taka czasami jest perspektywa, jak ktoś jeździ spalinówką, totalnie nie ogarnia elektrycznych aut, nie lubi elektrycznych aut, ale zawsze coś tam od siebie chętnie doda. No dobra, dobra, już się tak nie czepiam, żeby płaczu potem nie było. 16 z kawałkiem. No i lecimy. Warto też dodać, że jest tutaj rekuperacja, którą można sobie ustawiać manetkami. Silna, normalna, słaba, czy to bez rekuperacji. Ja teraz jadę ciągle bez rekuperacji, bo staram się tutaj toczyć ten samochód. Naprawdę bardzo długo jest się w stanie toczyć. Patrzcie. 50 km na godzinę. Ja wszystko odpuściłem i 2,5 tony i po prostu własnym pędem ten samochód leci, własnym pędem. Ale też można tutaj sobie rekuperację automatyczną, inteligentną ustawić. Wtedy po prostu auto się toczy, gdy je tak puścimy, ale jak wyczuwa przed sobą samochód, to zaczyna zwalniać, wytracać prędkość, no, zwalniać w sumie, ładując sobie baterię. Dobra, teraz było troszeczkę z górki, a wcześniej było pod górkę, teraz z górki. Za chwilę znowu będzie pod górę. W zasadzie tutaj można byłoby raczej jechać buspasem, ale już dobra. Buspas jest zajęty, o, akurat elektryczny autobus. Nawet się nie pali, my też się nie palimy, ani nie kopcimy i tak dalej. 15,4 i 3 zużycie energii elektrycznej. Non-stop się to oczywiście dynamicznie zmienia. Jeśli chodzi o takie elektromobilne rzeczy, że tak to nazwijmy, no to jest tutaj oczywiście one pedal driving, także jeśli ustawimy sobie rekuperację jakąś, no to auto jest się w stanie nam zatrzymać po prostu do zera, także operujemy tylko jednym tutaj pedałem gazu, hamulca prawie nie używamy. No teraz, jak ja jadę właśnie na wynik sobie, wyłączoną mam rekuperację, pełna kontrola nad tym, co się dzieje w moich nogach i sobie tutaj samym to tym wszystkim steruję. Nie, no jest to. To jest jeden z moich ulubionych samochodów elektrycznych. Tesla Model 3, jak ja jeżdżę, no to nawet nie ma porównania. I to nie znaczy, że jest wcale zła, bo jeśli chodzi o takie mniejsze, tańsze auta elektryczne, no to jak najbardziej, ale to jest inny segment, no. Ten samochód jest droższy, tamten tańszy. Ten jest większy, tamten mniejszy. Ten jest lepiej wygłuszony, tamten gorzej. Ale za to tamtym się, myślę, że przyjemniej będzie latało po mieście. O, zobaczcie też tu, jak to wszystko jest podświetlone. W Tesli jest skromniej dużo.
Ale Tesla to jest ekonomiczna, dynamiczna, zgrabna, tak do wprowadzeniu zgrabna, powiedzmy. Tutaj no to już autko czuć, że jest troszeczkę takie, kurczę, ociężałe, to może złe słowo, ale że po prostu jest to kawał landary. No i trasy z pewnością, może Teslą trójeczką by się tutaj przyjemnie jeździło po mieście, ale takim EQS-em w trasach, panie, drogi. Przejeżdżamy przez most brdowski, ograniczenie 40 km na godzinę. Myślę, że wynik będzie bardzo ładny. No nie wiem, jeśli ktoś z was jeździ autem elektrycznym, 2,5 tony taki EQS-ik. Dzisiaj temperatura ani nie jest tak zimno, ani nie jest wcale tak super ciepło. Gdyby było cieplej, by mniejsze było tutaj zużycie. No i też trochę są opady. No ale nic, no ciężko ostatnio o jakąś ładną pogodę, więc jest jak jest. No i dobra, tutaj na chwilkę się zatrzymamy, gasimy i zobaczmy, jakie są wskazania komputera pokładowego. No, jeżdżąc od rana tym samochodem, co było 19 kWh, spadło do 18,2 i teraz przejazd. 15,1 kWh na 100 km, w cyklu miejskim 23 km na godzinę, średnia prędkość. Ej, obiektywnie jak na segment F i taki bus, zużycie energii elektrycznej w cyklu miejskim wyszło naprawdę dobre. Tym bardziej, że ten samochód nie jest jakoś tam stworzony nie wiadomo jak do miasta. No, chociażby gdy spojrzymy na niego przez pryzmat wielkości wymiarów. I okej, mam nadzieję, że ta próba ekodrivingowa wam się niesamowicie podobała. Daję wam takie zestawienie przy danych prędkościach oraz w mieście, jakie tutaj ten samochód jest w stanie osiągnąć zasięgi. I to byłoby na tyle. Jeszcze raz przypominam o tabelce, która znajduje się w opisie filmu. Jest zaploadowana cały ranking. Można sobie porównać na tle innych samochodów, jak wypadł taki EQS 450+. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie.